Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu na moim kanale. A dzisiaj otworzymy sobie, już dobrze wiecie co otworzymy sobie? Nie, tak, dobra, tak. Normalnie otwieramy, przecież to już kurde. Więc poszło. Wyciągnijmy. No to wielkie. Co to za unboxing już tutaj zrobiony za mnie? No patrzcie. A to jest ciekawe. Oto zawartość naszej przesyłki. Mamy vinyl highs. Jestem zdziwiony, że są na nim podpisy, czyli po prostu wszystkie, które szły do sklepu, zostały podpisane. Najwidoczniej nie było ich aż tak dużo. Mamy tył okładki. Na winyl pierwszy składają się 8 utworów, a na winyl drugi po 5 na stronę, czyli 10. Świetna jest ta okładka w tej dużej wersji, więc fajnie ją mieć w swojej kolekcji. Dodatkowo jeszcze z podpisami. No i mamy zawartość środka, zmieści nam się w kadrze, no prawie, tak nie do końca, ale taka mi się prezentuje. Mamy informacje, gdzie zostały wykonane okładki, kto się zajął okładką, opracowaniem graficznym, oczywiście pan Zgrywus. No i przejdźmy do wyglądu samych płyt. Winylowych. Momencik. Pierwsza płyta. Oraz druga. Ale mi dzisiaj ten unboxing nie idzie, to jest masakra. O. Fajną kopertę są zrobione, wsadzone. A winyl jest po prostu zwykły czarny winyl. Widzicie, siema. Akurat to jest ten drugi winyl. No i obydwa wyglądają tak samo. No niestety w chwili obecnej nie mam gramofonu, więc nie odsłucham sobie. No ale na pewno bardzo przyjemnie się słucha tego na winylu. Z charakterystycznymi czaskami. Mam nadzieję przynajmniej. No i ten sam tak samo się prezentuje, więc już nie będziemy go wyciągać. Tutaj nie ma żadnej innej grafiki. Tak więc to byłoby na tyle w tym unboxingu. No i do zobaczenia w kolejnych. I sorki za te dzisiejszy nieogar i te cięcia. Jak widzicie, teraz jest inny kadr. No ale coś mi nie pasowało. Jeszcze raz może tak na przybliżeniu przejedziemy. Na moim Instagramie znajdziecie fotę niedługo. Nie wiem, czy wcześniej, czy później po publikacji materiału. Dobra, to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach unboxingowych i nie tylko. A niedługo zobaczycie prawdopodobnie vloga dotyczącego tej osoby. Znaczy, no ogólnie. NWJ. Tak więc trzymajcie się, cześć.